Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Witam się z Wami w mroźny poranek. Już troszeczkę śniegów. Troszeczkę śniegu się pojawiło. Odrobinkę. Więc stwierdziłem, że najwyższa pora przejść się po lesie, pomaleńku, pokuśtykać. No, widzę, że ktoś się pozbywał po Halloweenie dyń. No, super. Cudowne kolory. Rzeźko jest. Jest naprawdę rzeźko. Trochę się przejdziemy po lesie. Pomału, bo pomału. Ale swoim tempem. Tak więc proszę, uprzejmie, pierwsze znalezisko. Ktoś miał fajne poczucie humoru. No cóż. My idziemy się przejść, porozglądać. Co tam słychać w lesie? Proszę bardzo, niespodziewanka. Pierwsze śniegi, moi drodzy. Pierwsze śniegi. Jesteśmy w Nawojowej, tak nawiasem. I tu proszę, już będzie się niedługo zima zaczynać. I następny śnieg. Jestem tuż przy szkółce leśnej. Zaraz obok drogi. Dobra, idziemy się troszeczkę przejść po lesie, chociaż w moim przypadku niestety przekuśtykać. To jest w zasadzie powód dzisiejszego odcinka. Otóż moi drodzy, po pierwsze jeszcze raz chciałem bardzo podziękować. O, ślady koników, niepodważalne. Tak więc chciałem po pierwsze podziękować wszystkim za to, że udało się przekroczyć 1000 subskrypcji. Jeszcze sporo godzin czasu wyświetlania. Przepraszam za te wstrząsy, ale po prostu staram się trzymać kamerę nieruchomo. Tylko trudno to robić, jeżeli człowiek kuleje. Ale do tego dojdę. Natomiast ja bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że subskrybowaliście kanał, za to, że napisaliście trochę komentarzy. Bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła ilość odzewu w konkursie. To było świetne, po prostu 83 osoby naraz zatkało mnie, szczerze. Ja się spodziewałem tam, nie wiem, 30 osób jak będzie, to stwierdziłem, że to będzie super. 1 na 10 to już jest sens zrobić losowanie, a tu proszę bardzo, niewiele brakowało do setki. Także następny konkurs przy 3000 i tym razem pomyślimy o większej ilości noży. Natomiast dzisiaj chciałem Wam nie tylko podziękować, ale też pokazać troszeczkę lasu. Plus jeszcze filmy będą się teraz pojawiały dużo rzadziej. Dlaczego? Zważywszy na to, że prawdopodobnie, jeszcze nie jest to potwierdzone, ale czeka mnie operacja. No niestety. Czeka mnie operacja na uszkodzone biodro. Więc nie mogę tak często chodzić do lasu. Niestety każdy krok zaczynam odczuwać od jakiegoś czasu coraz bardziej. Więc filmy będą się pojawiać rzadziej. Będą się pojawiały podcasty na pewno. Będą się pojawiały relacje nie tylko moje, bo już dwie osoby się zaoferowały, że będą mogły, wychodząc do lasu, zabierać kamerę ode mnie, robić ujęcia, chcą się tego nauczyć. Nie wiem, czy ja to potrafię przekazać, zresztą ja nie mam co przekazywać, bo tak naprawdę, przecież ja nie jestem żadnym guru ani nic takiego, ale poprosili, że chcą spróbować swoich sił, więc będzie to się odbywało w ten sposób, że oni będą wychodzić, nagrywać. Natomiast ja będę ewentualnie podkładał głos. Tak więc raz na jakiś czas może się uda nakręcić odpowiedni film. Co będę dla Was miał? Będę miał dla Was naprawdę niesamowitą niespodziankę, która już do mnie jedzie ze sklepu Wydra 13. Polecam Wam zajrzeć tam na dole w opisie, ponieważ dziewczyna robi świetne rzeczy. Naprawdę świetne rzeczy. Jeżeli ktoś z Was chciałby na przykład teraz, o tej porze roku, wyjść do takiego lasu i zostać tutaj na noc, to ta dziewczyna Wam to umożliwi. W jaki sposób? Zapewniając odpowiednie, komfortowe spanie. W jaki sposób?
wejdźcie w link, zobaczcie. Ja wszedłem raz, wyszedłem obładowany jak juczny koń i niedługo postaramy się zaprezentować Wam coś przed kamerą. Ja tymczasem sobie pomaleńku będę spacerował po lesie. Jak to się mówi, dla zdrowotności. Ale niestety, no taka przykra wiadomość, że te filmy będą coraz rzadziej. Niestety, ja bardzo, bardzo chciałem cisnąć, żeby teraz było ich więcej, ponieważ sezon grzybowy się skończył, ale niedługo się zaczną. Przecież wspaniałe. W zasadzie są cały rok, tylko ciężko jest znaleźć zrzuty. O! Fajnie, bardzo fajnie. Zrobię sobie parę zdjęć, zaraz wracam. No i już jestem. Jak stwierdziłem, że skoro jest to droga dobra dla, jak widzicie, podkowy dla koni, to jest też dobra dla mnie. Takie stare powiedzenie. Kładź się tam, gdzie koń. Pij tam, gdzie koń. Jedz tam, gdzie koń. Całkowicie prawda, ponieważ koń położy się w bardzo dobrym miejscu do spania. Koń nie będzie pił brudnej, zanieczyszczonej wody. Widzicie, wszędzie są podkowy. A tu niedaleko jest stadnina koni. Można sobie z przewodnikiem oczywiście popatatajać w terenie. No, o tej porze roku w takiej scenerii zachęcam. Gdzieś tam słyszę jeszcze auto z tyłu. Natomiast ja chciałem sprawdzić, czy gdzieś właśnie nie leży jakiś rożek. Poza tym chciałem bardzo serdecznie sprawdzić. Bardzo serdecznie chciałem wyjść do lasu, ponieważ pora roku jest już taka, że nie ma ludzi. Już się ten tabun grzybiarzy skończył. Dodatkowo skończyły się pieski w lesie, dzięki Bogu. Chociaż tam czasami jeszcze gdzieś ktoś tam na weekendzie się zjawia. No ale... o czym jeszcze miałem Wam powiedzieć? Miałem Wam powiedzieć mianowicie o tym, że próbujemy odzyskać materiał. Materiał nagrany jakieś 2 miesiące temu, dobra. Gdzieś tam końcem września, pod koniec września. Jak znajdziecie sobie w filmach moich znajdy Kamila i jak Kamil pokazuje, co tam ma w fiolkach, no rzadko można zobaczyć na przykład samorodki z dna Morza Beringa, z ciśniny. Nie morza. Matko, ja już też czasami muszę się bardziej zastanawiać, co mówię. Natomiast, oczywiście krosik. Jak jest ścieżka zrobiona dla koni, no, o tym sobie też pogadamy za chwilę. Przypominam, że jest okres po rykowisku, w którym łanie są zaciążone i wjeżdżanie pierdawkami, jak ja to mówię, do lasu jest surowo zabronione. No ale to dzbanom nie wytłumaczy. Co to może wywołać, o tym za chwilę. Natomiast my próbujemy odzyskać materiał, który był już nagrany bardzo dawno temu, który niestety w czasie przenoszenia z karty mikro na płytę, na dysk twardy na PC-cie został przeze mnie zbugowany. W jaki sposób? Zaznaczyłem pliki zamiast kopiuj, dałem wytnij. Rozpoczęło się przenoszenie. Niestety przechodząc koło paczki trąciłem łokciem wpięty pendrive z kartą mikro, przejściówkę. Przerwa w prądzie spowodowała to, że 90% ponad plików zostało uszkodzonych. Mój kolega, który się zajmuje fotografią i koleżanka, która zajmuje się fotografią i którą Wam też już parę razy polecałem, Żaneta Szyszka Fotografia. Wejdźcie sobie, zobaczcie jej sesję. No, są obłędne. Ostatnio robiła przecudną jesienną sesję. Dziewczyna w czerwonej kietce. Świetne, to jest naprawdę świetne. Taka sceneria by była genialna wręcz. Sprawdźcie sobie te linki na dole, które Wam tam powrzucam. Bo są ciekawe, powinny Was zaciekawić. Natomiast część plików udało się odzyskać dzięki naprawdę wysiłkom Aleksandra, który robi co może. Powstał film, który zajmował 106 GB. To jest właśnie część druga z Podhala, ponieważ to był kolejny dzień. Natomiast
nie ma jeszcze części pierwszej. Część pierwsza to jest materiał, który prawdopodobnie będziemy go dzielić na dwa, bo to jest film, który zawierałby z półtorej godziny dobrego materiału, naprawdę dobrego materiału, ale niestety, no cóż, zobaczymy, czy się uda te pliki odzyskać. Po części jest tam jeszcze kilka ujęć z lasu, jest tam jeszcze wyjście do, też chyba tutaj do Nawojowej. No będziemy pomału się starali to wszystko wyciągnąć. Jak się uda, zmontujemy, zobaczycie tutaj. A mówiłem, że nie ma piesków. No proszę bardzo, środkiem lasu. A dlaczego jest zakaz wyprowadzania psów luzem w lesie? Dlatego właśnie, że... O, jeszcze do mnie biegnie. No super. Super, świetnie. Dlaczego jest zakaz wyprowadzania psów w lesie? Dlatego, że są zaciążone łanie. Jaka jest różnica między wjeżdżaniem właśnie na pierdawkach, a głównym argumentem bardzo wielu ludzi, że jest przecież wycinka? Taka, że jak wjeżdża sprzęt na dany rejon i prowadzą wycinkę, to zwierzyna do tego nie podchodzi. Bo zwierzyna nie jest głupia i jej to przeszkadza i nie przyjdzie. I do takich dwóch debili, jak tam idą, sorry, ale inaczej tego nie nazwę, też nie podejdzie. Natomiast jeżeli ktoś takim kładziorem, krosem, nagle, ni stąd, ni zowąd, bardzo szybko wpadnie w jakiś młodnik, w którym śpi sarna, śpi łania, zaciążona, spróbujcie, jeżeli macie znajomego z żoną w ciąży, wpaść do pokoju i ją przerazić, nastraszyć, nagle, jak ona sobie śpi. Wiecie, że możecie tak poronienie wywołać? Tylko, że taka sarna, niestety, jak się zerwie, może dojść do oberwania łożyska i zdycha około 3-4 dni. No ale nie wytłumaczy takim ludziom. Pikuś się musi wybiegać. To samo jest ze sprzętami. Tam, gdzie jest prowadzona wycinka, jest prowadzona w ciągu dnia, tak? Więc jeżeli zaczyna się gdzieś huk po lesie, to zwierzyna się odsuwa od tego. Natomiast jeżeli wy, rozpędzeni, nagle się przemieścicie z jednej strony na drugą stronę lasu, to ta zwierzyna po prostu jest raz, że otłumaniona, dwa, przerażona. My jesteśmy w lesie gośćmi, przypominam wam, gośćmi. Na takim należałoby mieć podejście do tego. Dobra, dreptamy sobie dalej pomaleńku. Dawno już się aż tak nie rozgadałem. No cóż, panowie, jak widzę, chociaż tyle, że idą drogą. Chociaż tyle, że idą, jest to droga leśna, tak czy inaczej, jest to szlak, na którym powinno się poruszać pieszo, ewentualnie rowerem. No ale, no cóż, ach, Rześko, no to sobie podejdziemy kawałeczek. Może sobie zejdę ze szlaku kawałeczek przez las. Natomiast no, pod górę już niestety się nie da. A bardzo szkoda. Porobię trochę zdjęć i znowu dam wam znać, co porabiam. Spójrzcie, jaka piękna suszka. Leży sobie tutaj. Już niedługo. Ponieważ ostatnio jest masowy, naprawdę masowy pobór drzewa. Przez ludność też cywilną, że tak to ujmę. Żadne służby leśne, żadne firmy wycinkowe, tylko ludzi. Ponieważ zgodzono się na wywóz chrustu z lasu. No i teraz mi powiedzcie, czy takie drzewo to jest chrust, skoro jest powalone, czy nie? Bo wielokrotnie, dziwnym trafem nocą, jak ktoś ma jakiś wóz, ciągnik i tym podobne. O, zamarznięte na kamień. Takie drzewa też wyjeżdżały. Nic dodać, nic ująć. Natomiast to, co się obecnie dzieje, wiecie, dwa dni temu norma spalanych dwutlenku węgla, przepraszam, czyli spalin w powietrzu w Krakowie, wynosiła 270%. 270%. Wy sobie pomyślcie, ile, bo ludzie teraz palą wszystkim, naprawdę wszystkim, ile pierwiastków rakotwórczych idzie w powietrze.
Ja ostatnio zaobserwowałem jedną rzecz. Mój znajomy wystawia na sprzedaż parkiet. Lakierowany, bejcowany parkiet. Z hasłem, no, że tanio kubik drzewa do spalenia. Podpisałem mu to, że spalanie lakieru, spalanie farb i tym podobnych to jest szkodliwe dla środowiska. Jego odpowiedź: to sobie ktoś na wieś zabierze i tam sobie spali. To pokazuje poziom niestety mentalności i pokazuje poziom głupoty w naszym społeczeństwie. Jeżeli mamy coś, co jest szkodliwe dla wszystkich, nie tylko dla środowiska, ale też dla ludzi, bo są to bardzo szkodliwe dla nas spaliny, to spalmy to tak, żeby nikt nie widział i będzie ok. Z powietrza się tego tak łatwo nie usunie. Także zobaczymy. Teraz, moi drodzy, takie pytanie troszeczkę mniej poważne. Widzicie raka leśnego? Łepek? Czułki? Pyszczek? A to tak na śmiesznie, żeby nie było. Tak, akurat zatrzymuję się w tym miejscu, ponieważ dokładnie tam przy tych pniakach, na jednym z wcześniejszych materiałów, i to jest właśnie materiał uszkodzony, który może się uda odzyskać, to zaraz za ogrodzeniem była taka wielka połać maślaków. Tam ich było, nie wiem, z 2-3 setki. No i staliśmy tam chwilę z taką śliną do pasa, no ale jest to teren szkółki leśnej, więc grzecznie w tył, na lewo poszliśmy swoją drogą. Natomiast co wam chciałem pokazać, akurat przejeżdżają auta, bo tu jest bardzo blisko droga, więc zaraz za moimi plecami, zaraz po lewej jest gdzieś, co słychać w tle, torowisko, właśnie pociąg jechał, a chciałem, żebyście posłuchali chwilę, jak pada śnieg. Nie wiem, czy go widzicie, tutaj, piękny, przecudny, kurde, wyłączyłem kamerę, pójdę jego tropem, cudny był, lis, mam nadzieję, że kamera go zdążyła uchwycić. Przepiękny. Widzicie tutaj? Tu wszędzie jest przysypane śniegiem. Śnieg właśnie sypie. Tą drogą właśnie przebiegł taki dobry 1,50 m lisior. W zimowym, bogatym futrze. Cudny. Spróbujemy go podejść. No jak na złość z tymi pociągami. Tak się akurat nie złożyło, że dzisiaj pada pierwszy śnieg. Widzicie tą ściechę? I tak oto, idąc za lisem, doprowadził mnie do wodnika. Ale ponieważ on mnie przez to słyszy jak jasna cholera, widzieliście to? No się odezwałem, siedział dokładnie tutaj, natomiast musiał sobie przejść tędy i wszedł centralnie w modnik. Poruszamy się po takim modniku o tej godzinie, kiedy zwierzyna zaczyna spać. Jest mądre, bo się poszedł, no ja właśnie go przepędziłem, ale chciałem wam tylko powiedzieć, że no nie uda mi się go podejść, a się okazało, że lis siedział kawałeczek obok. No cóż, pech, ale w czasie takiej śnieżycy, kiedy jeszcze słychać pociąg w tle, plus szum, bo ten śnieg naprawdę, o popatrzcie, naprawdę ładnie sypie, a słychać go bardzo o wszystko, on uderza o liście, on uderza o igliwie, on uderza o gałęzie. Jaka to jest ściecha w ogóle.
tak więc... A, poczułem to biodro, cholera. Tak więc... W taką pogodę deszcz jest super, bo zwierzyna jest troszeczkę ogłupiała. Taka pogoda jest super do podchodzenia zwierzyny, bo jest ogłupiała jeszcze bardziej. Bo wszędzie są szmery, trzaski, wszystko słychać. Serce tak szepcze, ale mam taką lichą nadzieję, że on tu jeszcze może gdzieś na ścianie lasu siedzieć. No cóż. Natomiast właśnie robi się biało coraz bardziej. Chyba jest to znak dla mnie, że to wyższa pora pomału się kierować do samochodu. Bardzo miło. Bardzo miło dzisiaj w lesie. Raz, że pierwszy śnieg. Dwa, że potężny lis, który dosłownie przeszedł z 20 metrów obok mnie. Strasznie szkoda, że akurat skończyłem nagrywać. I to jest tak zawsze. Idziecie, coś opowiadacie, nic się nie dzieje. Wyłączacie kamerę, chowacie. W tym momencie, nie wiem, wstają jelenie, przechodzą. Borsuk gdzieś przebiegnie. No, lis przebiega. Barzan wam przeleci tuż nad głową. Ostatnio co to było? A nie, w miejscowości Brudna, to jest Kotuchowa. Tak rozmawiamy, a tu nagle tędy przelatuje nam Puszczy Góralski. No i to jest zawsze wtedy, kiedy tylko wyłączę kamerę. I tak z bliska. Zgadnijcie, gdzie mnie ślady zaprowadziły. Widzicie, jeszcze mokre. Także lisior w środku. No, kawałeczek drogi trzeba było zrobić, ale się udało. A tutaj, patrzcie, zarośnięte i nagle. Tutaj był las. Jeszcze w tym sezonie nawet nagrywaliśmy tutaj, nagrywaliśmy tutaj materiał. Dlatego mówię, że był. Z naciskiem na słowo był. No i proszę. Akurat chciałem znowu zacząć nagrywać materiał. Świeżusieńko. Są ślady w środku. Widzicie? To są świeże ślady. Patrzcie się, że tu jest nasypane śniegu. Tu jest nasypane śniegu, ale te ślady jeszcze nie są zasypane. One są świeżutkie. No cóż, chciałem wam nagrać trochę ciszy. Chciałem wam nagrać troszeczkę natury. Cudny jest widok. To albo jedzie pociąg, a teraz leci samolot. Jakieś fatum dzisiaj. Ale świeżo użytkowana jama. Proszę bardzo, wystarczy pójść tylko po śladach. A dlaczego jeszcze nie należy pikusiu wpuszczać w takim terenie? Po pierwsze co, wy tego nie widzicie. Wy nawet tego nie widzicie. Wy możecie przejść odtędy, ale nie zauważycie tego. Ale pies, będąc tam na tamtej górce, on to wyczuje. I pierwsze co zrobi, to on tutaj przybiegnie. Obwącha ładnie, zostawi na poduszkach łabma gruczoły, które zostawiają ślad zapachowy, więc odciśnie te łapy. Tu już kiedyś pokazywałem właśnie w materiale, który chciałem odzyskać, była podobna jama, która jest niedaleko, bardzo niedaleko i jest wyodciskane łapami psimi, jak pies biega przed wejściem. Tutaj mamy lisa, ale gdyby tutaj był borsuk, taki piesek przybiega, on to czuje i się tu załatwi. Wiecie dlaczego? Bo on sobie zostawi ślad zapachowy. U niego to jest naturalne, nie wyplenicie tego z psa. Znaczy, psy myśliwskie są układane do tego, że one nie znakują, tylko robią tak zwaną stójkę. To jest coś zupełnie innego. Może kiedyś, jeżeli któryś z panów myśliwych kolegów się zgodzi, weźmie psiaka przed kamerę, pokażę wam, jak się pies myśliwski zachowuje w lesie. I wbrew pozorom obalimy ten mit, który, że pies tylko biega węszy i żeby tylko zabić. Absolutnie. Pies, jeżeli pies myśliwski wyczuje tutaj, że tam jest zwierzyna, to wiecie co zrobi? On nie drgnie.
On zastygnie w bezruchu, przyjdzie do nogi, uniesie przednią łapę, zrobi taką eleczkę, ogonem wskaże, ogon i łapa, jego głowa wskaże kierunek, z którego czuje zapach i będzie pokazywał zwierzynę. Ale na pewno za nim nie pobiegnie, na pewno nie będzie przeganiał, bo tylko to trzeba wypracować z psem. Natomiast puszczanie pieska luzem, wystarczy, że taki przyjdzie, załatwi się. Jaźwiec to poczuje. Znaczy no nie o tej porze roku, bo on o tej porze roku bardzo rzadko wychodzi. Ale wystarczy, że to poczuje. Poczuje się zagrożony, że to nie jest bezpieczne. I co zrobi? I się z tym wyniesie. No taka prawda. Dlatego szanujmy las i proszę was, nie puszczajcie psów luzem w lesie. Dobrze? Dobra, ja mam samochód. Ostatnio temat poruszany wielokrotnie, jak się zorientować w lesie. Wielokrotny mem, pach, jak się zgubić w lesie, patrz na mech, jest zielony, zielony uspokaja. Idziemy dalej. Wolno, bo wolno, ale idziemy. Wiecie co? Mam taką prośbę. Wciśnijcie teraz spację, cofnijcie sobie tam do tej dyni, zobaczcie jak wyglądał las i porównajcie sobie, wróćcie, porównajcie jak jest teraz. I to jest, ja nie wiem, w godzinkę się tak zrobiło? Plus minus. No ale jest genialnie. No tylko cały czas słyszę te pociągi i słyszę gdzieś tu przejeżdżają auta niedaleko, ale... Tadam, mamy zimę. Mam nadzieję, że wy byliście grzeczni w tym roku, bo 6 grudnia niedaleko. Zobaczymy, co tam Mikołaj przyniesie. A tak jeszcze dla porównania, moi drodzy. Ponieważ wypadałoby się jakoś z wami pogadać w tym filmiku oczywiście, nie na stałe. To chciałem wam porównać. Proszę bardzo, jak dynię przeprószyło. No, dzisiaj powiem szczerze, wyjście jedno na milion. Takie akuratnie, żeby wyjść i trafić na pierwszy śnieg. I kiedy wychodzisz, że wszędzie jest pomarańczowo-brązowo, wracasz i się już robi biało. No, fart, po prostu fart. Bardzo fajnie, bardzo rzeźko, bardzo przyjemnie. Natomiast, co ode mnie? Wielkie podziękowania dla Bartka Dziedzica z kanału Bartek Dziedzic Live, dla Marcina Polskie Złoto. Jest bardzo, bardzo wiele ludzi, którym bardzo serdecznie dziękuję za to, że mnie wspierali, za to, że doradzali, za to, że podpowiadali, co robić. No i cóż, w najbliższym okresie będą się pojawiały podcasty na pewno, bo pracuję nad żubrami. Tak samo jak i będą się pojawiały jakieś tam małe, króciutkie shorty, jakieś tam wspominki z minionego sezonu. Natomiast, tak jak mówiłem, w okresie zimowym pewnie udamy się na jeden ze zlotów leśnych i testować jeden sprzęt. A co będzie dalej? Najprawdopodobniej zamiast mnie za kamerą będzie ktoś inny. Przynajmniej przez najbliższy okres czasu, bo jeżeli trafię na operację i na stół operacyjny, no to szybko do lasu nie wyjdę. Ale będę się starał to robić, no raz na jakiś czas przynajmniej, bo nie usiedzę, no niestety, taki typ człowieka. Tak więc cóż, ja dziękuję, serdecznie dziękuję za dzisiejszy film, za to, że ze mną byliście, miałem do kogo pogadać. Dziękuję, że mnie oglądacie, dziękuję, że tam komentujecie, lajkujecie. To bardzo pomaga, naprawdę bardzo pomaga. No i cóż, tyle na dzisiaj ode mnie. Mamy cudną pogodę, lisa udało się odwiedzić, że tak powiem, na progu jego domku. No i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia. Trzymajcie się.